Udar miałam tydzień temu. Objawy znałam, ale w życiu bym nie podejrzewała, że to właśnie jest udar. A spróbuję pani uścisnąć dłoń, drugą również. Ściśnię. Poczułam dziwny smak w ustach. Zaczęłam mówić źle. Gdy syn wrócił do domu, zauważył to, że wypowiadam się nieodpowiednio, jak powinnam się wypowiadać, i natychmiast zawiózł mnie do szpitala. O ile udar krwotoczny objawia się nagłym, niezwykle silnym bólem głowy, o tyle w przypadku najczęściej występującego udaru niedokrwiennego ból nie występuje. Towarzyszą mu inne, nietypowe objawy. Zwykle ogólne złe samopoczucie i za chwilę potem jakieś upośledzenie zdolności poruszania ręką, nogą, zwykle połowiczo, albo prawa ręka, prawa noga, albo lewa ręka, w ten sposób podzielone, albo też w przypadku, kiedy to chodzi o część dominującą mózgu, to również zaburzenia mowy. Zwykle to osoby praworęczne mają w lewej półkuli i wtedy udar niedokrwienny lewej półkuli mózgu może spowodować trudności w mówieniu i niedowład, czy też zupełne porażenie prawej ręki i prawej nogi. Mówi się o złotej godzinie, tym krótkim bardzo czasie od pierwszych objawów udaru do zastosowania leczenia. No tak jest, dobrze by było, żeby to była godzina. Może to być maksymalnie nie więcej niż 3-4 godziny od pierwszych objawów. Mamy bardzo mało czasu, żeby podać odpowiedni lek. Są takie leki stosowane teraz powszechnie w Polsce. To są leki rozpuszczające skrzepy, tak nazywa się trombolizą. Nowoczesne metody stosowane w nielicznych ośrodkach, tak jak tutaj, pozwalają też na odkorkowanie, wyjęcie metodą wewnątrznaczyniową, cewnikiem zakrzepu i założenie stentu rozszerzającego tętnicę, która inaczej jest zatkana i powoduje niedokrwienie mózgu i kalectwo. Wykonuje to się w ten sposób, że dochodzi się do naczynia mózgowego cewnikiem, mikrocewnikiem, przedtem wykonuje się angiografię, tak aby zobaczyć to naczynie niedrożne. I próbujemy to naczynie udrożnić. Udzielono mi pomocy, zabieg szybciusieńko, interwencja była bardzo szybka, także dziś funkcjonuje bardzo dobrze, czuję się świetnie. Narodowy Fundusz, jak rozmawiałem ostatnio z prezesem, jest szansa, żeby stworzyć pilotaż w paru ośrodkach, również szybkich zabiegów endowaskularnych, tych odkorkowywania tego właśnie zakładania stentu, kiedy dochodzi do występowania udaru.